Metro Grudno ze ścianami zatorowymi. Tramwaje warszawskie z planem na tą dekadę. W przyszłym roku bez WKD w centrum Warszawy. Pętla ratuszowa ZOO będzie czynna. Czy deweloperzy przebudują ulicę Madwińską? I koniec ograniczeń lotów na Bemowie. O tym nie tylko w nocy z 11 na 12 czerwca, czyli z nocy soboty na niedzielę. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i Czemak Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z Tym. Trochę inaczej, jak możecie tutaj zaobserwować z aury i tego, że tutaj trochę się zmieniło. Ale o tym na sam koniec materiału, ponieważ jak zawsze zaczynamy już tym razem na ziemi. Mniejsza z Tym. Od awarii wind na stacjach metra. No i o metrach tutaj również sytuacja jest, między innymi stacja Słodowiec. Tutaj jest akurat faktycznie awaria, jest nieczynna. I stacja metra Słodowiec, jeśli zobaczycie ją, to jest, się znajduje w tym miejscu. I dwie pozostałe windy, które już widzieliśmy w poprzednim odcinku, czyli Stokłosy i Wierzbno, tu na dole się znajdują. Raczej na pewno nie zobaczycie, ale Wierzbno, no i Stokłosy, w tym też, że rejonie tutaj to wszystko się chowa. Ale dobrze, lecimy dalej z kolejnymi informacjami, bo mamy po pierwsze zwiedzanie stacji A11 Politechnika. Ten film nagrywam po raz drugi raz, ponieważ pierwsze nagranie mi się nie udało i poddałem się i nagrywam to zamiast piątek w sobotę. Co nie zmienia faktu, że faktycznie zwiedzenie stacji A11 Politechnika jest organizowane przez Koło Miłośników Metra. To był, szybko informował się, wysyłałem na swoich portalach społecznościowych Facebooku, Instagramie, jak i również na YouTubie. Postach. Jeżeli mnie tam śledzicie, to szybko się dowiadujecie o takich akcjach, a jeżeli nie, to możecie już to zacząć dzisiaj robić. Link do wszystkich tych socjalów jest oczywiście w opisie. Natomiast co jest ważne, to powiem pokrótce, co tu będzie się właściwie działo. Zobaczyłem wraz z Kołem Miłośników Metra, zapraszałem na zwiedzenie stacji metra A11 Politechnika, będącej ostatnią razem pierwszego odcinka pierwszej linii metra otwartego w 1995 roku. Zobaczymy m.in. czerpnie wyrzutnie powietrza, obiekt byłej filtry wentylatorni, tzw. grzybek na polu mokotowskim oraz wentylatornię stacyjną. Będzie trochę tego więcej niż tu jest w opisie, ale to osoby, które faktycznie przyjdą. Ja również załapałem, co prawda bilety w niecałą, nie wiem czy w pół godziny, czy jeszcze szybciej się rozeszły, ale bardzo szybko bilety zeszły. No i to jest oczywiście kolejne zwiedzanie z cyklu Jak oddycha metro pod ziemią, jak i również na ziemi, bo to wszystko się oczywiście łączy w jedną całość. Także tutaj taka ciekawostka, zbiórka jest o godzinie 9 i mimo tak niedostępnego terminu właśnie szybko bilety zeszły, ponieważ to jest 24 czerwca w piątek o godzinie 9, czyli rano. No ja na przykład będę musiał zwolnić się z niektórych zajęć swoich. Już nie studyjnych, ale cały czas dosyć ważnych z drugiego kierunku, jak w tym jestem. Co nie zmienia faktu, że metro na Brudnie, ściany zatorowe niemal gotowe. Jesteśmy na transporcie, nie na temie, bo tu jest więcej zdjęć, więc możemy sobie zaobserwować, jak to wygląda. Z góry mówię, poza stacją Grodotwicza, która tutaj się ładnie prezentuje, nie mam żadnego pojęcia, która stacja to która stacja. Bo jak możecie zobaczyć, no tutaj nie widać żadnych napisów, a ja kolorystyki nie pamiętam. Mogłem pamiętać, ale nie pamiętam. W sumie mogłem się dopytać mniej więcej, rozmawiamy z tym z metrem, ale trudno. No tak to wygląda, metro na Bemowie będzie otwarte w tym miesiącu i to nawet niedługo. Natomiast na Brudnie to będzie faktycznie sierpień. Zmieniłem swoje zdanie na temat otwierania stacji metra, ponieważ zauważyłem, że bardzo szybko idą mi prace przy oddawaniu, przy wszystkich odborach technicznych do tego stopnia, że tutaj właśnie na Bemowie 8 czerwca ruszyły jazdy ruchowe na odcinku zachodnim do stacji C4 Bemowo. Trwają jeszcze odbiory, metro i wykonawca czekają na ostatnią opinię strażaków, po której możliwe będzie złożenie wniosków o pozwolenie na użytkowanie. W tej sytuacji otwarcie
nastąpi nie wcześniej niż w okolicach Bożego Ciała. No ale zobaczymy, jak to będzie jeszcze oczywiście wszystko. Jak będą jakieś informacje, kiedy otwieramy Meteo, to oczywiście się dowiecie o tym ode mnie, jak i również na pewno będę mieć okazję się tam pojawić. Idziemy dalej, tym razem do tramwajów i to dosyć długi artykuł, o którym pewnie będę mówić przez chwilę. Czyli tramwaje warszawskie zwiększają kapitał zakładowy i plany inwestycji na tą dekadę. Pokrótce przeczytam wam, co tu mniej więcej jest planowane. Link do tego artykułu, gdzie macie to wszystko rozpisane, wszystkie inwestycje pokazane, co to jest, co, jak to się łączy, macie w karcie i teraz w opisie. Natomiast pokrótce. W tym roku, w 2022 roku, powyższy kapitał zakładowy przewidziano na 246 milionów złotych na częściowe sfinansowanie partii tramwajów Hyundai przewidywanych do dostaw w tym roku. W 2023 roku przewidziano 250 milionów polskiej goldy na częściowe sfinansowanie pozostałej części partii z umowy na 123 bambaje. Jednocześnie nie zapisano środków na opcję 90 pojazdów, ale trzeba pamiętać, że ten plan kredytowy to jest minimum, jakie tramwaje chcą zrealizować. Zawsze może być więcej i miejmy nadzieję. Też tutaj może się to po prostu związać z tym, że te tramwaje mogą chcieć sprawdzić, jak te tramwaje są faktycznie wykorzystywane i czy działają idealnie, na przykład wszystkie wyświetlacze. No i wtedy faktycznie będą korzystać z tego i będzie lepiej. Oraz 200 milionów polskiego golda związanych z zajezdnią Annapol. W 2024 roku ma zostać wydane 15 milionów polskiego golda na pozostałe projekty inwestycyjne i odtworzeniowe. W 2025 zaplanowano roboty związane z budową tak zwanej trasy dywidendowej. Chodzi o odcinek od Grójeckiej do Dworca Zachodniego, czyli słynna trasa tramwajowa pod Dworcem Zachodnim, gdzie tunel jest już wybudowany w części, nie jeszcze nie w całości, w którym już faktycznie nawet miałem okazję być. Natomiast tramwaje tam się pojawią kiedyś. W tym tunelu, w którym ja konkretnie byłem, to się pojawią tam no, za jakąś dekadę pewnie, ale na tym kolejnym odcinku, który jeszcze nie jest zbudowany, będzie to trochę szybciej. No i tutaj jeszcze w 2025 jest planowane 50 milionów na modernizację trasy obwodowej od Placu Zawiszy do Ronda Żaby. I tutaj akurat to dosyć ważny element, o którym chciałem powiedzieć, a mianowicie Plac Zawiszy trochę się zmieni. Tam po pierwsze linia średnicowa całkowicie zmieni wiadukt. To wszystko się tam pozmienia, bo będzie to zamknięte też w tym okresie właśnie. Tego to się łączy. Wjazd od strony najprawdopodobniej północnej może zyskać jeszcze jeden tor wjazdowy, aby to się trochę tam lepiej rozlokowało, jeżeli chodzi o tramwaje. Natomiast co ciekawe, przy rondzie Daszyńskiego powstaną, nawet nie powstaną, tylko zostaną odbudowane rozjazdy, które pewnie osoby, które się bardziej interesują komunikacją, zauważyły, że tam faktycznie są, tylko nie są połączone, nie ma faktycznie wzrostu, tylko są te tory, są faktycznie zakręty i łuki, i to wszystko będzie połączone w jedną całość, aby faktycznie funkcjonowało. Przy okazji to będzie ostatni element przebudowy ronda Daszyńskiego, aby tam po pierwsze były nowe chodniki, bo wiem, jak to wygląda, jak i również zielone torowisko na większej tej całość, także to też jest w tym roku planowane. W 27... O, mamy przeskok. 26 już nam zniknął. No, ale to trudno. 2027 rok zaplanowano 40 milionów polskiego golda na modernizację trasy Jana Pawła i ta inwestycja będzie się ciągnąć przez 3 lata. Lista na 28 rok jest dość długa. 10 milionów na budowę docelową pętlę w tramwajową Winnicę. Jak dobrze wiecie, ta inwestycja dla mnie jest szczególnie bliska, więc na pewno o tym na temat tego będą filmy co miesiąc, jeśli do 28 roku będę nagrywać kanał. Miejmy nadzieję oczywiście. No i to jest oczywiście budowa prawdopodobnie parkingu Parku Jedź z pędą autobusową i tramwajową w tym też rejonie. Dalej w 20 milionów na roboty związane z trasą do Wilanowa, odcinek przez Polno-Mokotowskie i pętla na Muranowie, o której już pewnie zapomnieliście, ale jest cały czas planowana w związku z zwiększeniem ruchu tramwajowego w centrum Warszawy. Następnie 45 milionów na tramwaj na Gocław, bo jest planowany również z metrem. I 20 milionów polskiego golda na modernizację trasy tramwajowej na Jana Pawła. Ambitny będzie 29, kiedy to 35 milionów będzie na tramwaj do Wilanowa przez właśnie pole Mokotowskie, 80 milionów na Gocław, 25 milionów na tramwaj w ciągu Alei Wilanowskiej o stacji metro Wilanowska w kierunku Służewca i 25 milionów na dalszy remont trasy tramwajowej Jana Pawła i 40 milionów na modernizację obozowej oraz 40 milionów na tramwaj na Modlińskiej. Naprawdę, w 29 będzie się bardzo dużo działo, ale wszystko może jeszcze przyspieszyć.
niekoniecznie Modlińska, Wilanowska i te inne inwestycje, bo po prostu naczekają jeszcze na odpowiednie projekty, ale tam trochę to może poprzyspieszać. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Link do tego artykułu, jak mówię, mieliście już wcześniej w opisie. Dalej zmiany kolejowego rozkładu jazdy od 12 czerwca. SKM-ki S1 i S2 dużo się nie zmieniają, S3 trochę się zmienia. Będą jeździć też po części przez Warszawę Centralną. Jeżeli faktycznie jeździć tymi pociągami, to zlechnijcie na rozkład jazdy, bo mogło się trochę zmienić. A taki impuls za mną jest, możecie go teraz zobaczyć, mniej więcej tak to wygląda. Dostałem go na Noc Muzeów od jednego z widzów, może nawet oglądał ten film. Dalej zmiany na WKC. Jest to powiązane oczywiście z ptacami na Warszawie Zachodniej. No i to są weekendy 11-12 czerwca, 18-19 czerwca, 25-26 czerwca, 2-3 sierpnia, czyli 2-3 lipca. I wtedy właśnie będą tutaj dosyć duże zmiany, nie będzie się dojeżdżać na odcinku Warszawa do Teodona, Warszawa Śródmieście WKD. Będzie ruch wstrzymany całkowicie, całodobowo po obydwu torach, czyli będzie komunikacja zastępcza autobusowa ZA1. No i będzie honorowanie biletów również wzajemne. Dalej, kolejna informacja WKD-ki. W przyszłym roku, przez pół roku nie będzie WKD-ki do centrum Warszawy. Wiąże się to oczywiście ponownie z Warszawą Zachodnią i tam przebudową, no bo będzie musiał powstać pierwszy peron. To będzie właśnie kolejny etap. No i tak WKD-ka wynegocjowała faktycznie, żeby to się dopiero działo wtedy, kiedy oni już skończą przebudowę do Grodziska Mazowieckiego. Bo ta inwestycja z Grodziskiem Mazowieckim drugim torem ma zostać zakończona w tym roku, dokładnie w grudniu, nie pamiętam którego dnia, ale to jest jakoś faktycznie 29 albo 28 grudnia. No i żeby nie było tak, że z dwóch stron jest WKD-ka skrócona. Nie będzie takiego problemu, że po jednej, po drugiej trwają prace modernizacyjne. Na szczęście to się w WKD-ce udało. Dalej jeszcze tematy kolejowe. To PKP PLK wybrało wykonawcę dla studium warszawskiego węzła kolejowego i nowych średnic. O ile nowe średnice, to wiecie, mieliśmy już tą fantazję, że z Głównej przez Stare Miasto do Wileńskiego. No fantazje. Ale master plan kolejowy na pewno się przyda. Szkoda, że będzie realizacja tego całego myślenia, jak to wszystko będzie wyglądać, trwała aż 1270 dni, czyli około 3,5 roku. No ale dzięki temu będziemy widzieć, na czym stoimy. I sam jestem ciekawy, gdzie wymyślam nowe trasy kolejowe. I nie będę ukrywać, że brakuje nam mostów kolejowych w Warszawie, bo dwa to trochę mało. Przydałoby się coś innego poza Gdańskim, czyli mostem przez Kudeli i mostem średnicowym. Tak ewidentnie brakuje jakiegoś mostu Wilanów, Wawer, tam Mokotów. W tym rejonie może coś by się przydało. Na pewno niektóre osoby by się z tego cieszyły, a jak i również pociągi towarowe, które mogłyby omijać od tej strony również Warszawę. No i ogólnie by to było dosyć według mnie mimo wszystko przydatne, że z tej strony jakąś linię średnicową puścić i na przykład pociągi puścić po okręgu. No, tylko tak mówię, a zobaczymy, co faktycznie wymyślą. Pewnie jakieś moje własne koncepcje a propos tego będę podpuszczać jakoś pod koniec ich prac, żeby mieli łatwe na pracę. Bo wiemy, jak to wyglądało przy M3. Kto wie, to wie. Natomiast ZTM, tutaj też szybka piłka, drzewo na 30-lecie ZTM-u. No, ZTM nie wie, co to robić z okazji tego, że ma 30 lat, więc sadzi drzewa. Nie będę mówić, że to jest jakoś strasznie oryginalne, bo w sumie to nie, ale bardzo dobrze, oczywiście ekologiczne jest ZTM, jak najbardziej na tym stawia. Trzeba przypomnieć o tym, że oczywiście tramwaje są ekologiczne, bo są na prąd, ale metro jest ekologiczne, bo jest na prąd, SKM-ki są ekologiczne, bo są na prąd. No promy może niekoniecznie, ale autobusy już do dużej części, znaczy nawet nie, może nie dużej części, ale coraz bardziej są CNG. Albo są właśnie elektryczne, także faktycznie tutaj to się dosyć dobrze zmienia. Nie mamy tutaj busów, no ale tak jak powiedziałem, są właśnie jeszcze promy. No i one też tutaj trochę zmieniają, tak to wygląda. Dwa koncerty w piątek 10 czerwca na lotnisku BMO będzie właśnie jeden z koncertów i później 12 czerwca. No i z tej okazji będą jeździć dwie specjalne linie autobusowe 941 i 942. Jak i również będzie specjalna akcja z linią 26, o czym mówiłem we wstępie. Będzie kurs skrócony 26 do Ratuszowa ZOO. No, warto o tym pamiętać, że taka pętla istnieje, jest oczywiście techniczna, ale taka akcja będzie się tutaj faktycznie
działa. Dobrze, idziemy dalej, czyli Tritatron przejedzie i przebiegnie przez Warszawę, również w niedzielę, to będzie dosyć duże wydarzenie i dosyć duża część autobusów będzie miała zmianę trasy. Planowane są w godzinach... miałem coś nagrywać. No to muszę o tym pomyśleć jeszcze w sumie, bo tego dnia coś chciałbym nagrać. No od 7 do 18 właściwie zmiany będą planowane i na liniach 126, 152, 705, 735, 736, L40, L45, 114, 118, 178, 185, 186, 503, 509, 513, 516, 518, 723, 731, 100, 116, 178, 180, 503, 518, 106, 107, 108, 109, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 114, 126, 152, 186, 509, 511, 516, 705, 723, 731, 735, 736, L40, L45, 106, 107, 108, 109, 118, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185 i 187. To są zmiany autobusowe. O dziwo nie widziałem tutaj żadnej linii tramwajowej. To może i dobrze. Idziemy dalej, skrzyżowanie ulicy Ganda i Rosoła. Będzie w nowym kształcie, a nawet już jest w nowym kształcie, ponieważ ja akurat jestem dosyć bliskiej okolicy, mam studia w tym rejonie, więc widzę i mogę powiedzieć, że ta ścieżka rowerowa już jest asfaltowana. Już nie świeży asfalt, stałem na nim, gotowałem się jak nie wiem, ale już jest. Nie do końca wiem, po co ta przebudowa była, w sensie no rozumiem, trzeba było naprawić stare oświetlenie, ledujemy, ecie, pecie, tutaj też jest właśnie, w ogóle nie wiem czemu tutaj zrobili, no nie, czekaj, nie to. To nie to. Ale tutaj zrobili też jakieś nowe przejście dla pieszych i w sumie tego nie widziałem ze ścieżką rowerową. Okej. Okay. Jest jeszcze jedno przejście dla pieszych w Anneli, też tak trochę na odludzi, nie wiadomo po co. Przejście dla pieszych było, tylko nie wiadomo po co światło teraz. Natomiast jest jedna ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Pewnie to się wiąże z puszczeniem tej linii 319, która tutaj wykręca. Że jak widzicie, to jest przejazd rowerowy. No i oczywiście podtrzymali, że on tutaj cały czas jest. Donikąd, bo tutaj się kończy ścieżka rowerowa na tym przystanku. No, ale do takich atrakcji w Warszawie jest dużo. Idziemy dalej, czyli zmiany w strefie płatnego parkowania. SPN od 2 stycznia 2023 roku tak się zmieni, tutaj będzie to zamknięte. Jak i również na Mokotowie to się połączy jakąś jedną bardziej sensowną całość. Na przykład całe łazienki będą płatne, nie tak jak teraz. No ale to wygląda jak wygląda, zobaczymy w najbliższym czasie oczywiście jak to się wszystko połączy i zobaczymy czy mieszkańcy będą bardziej z tego zadowoleni czy nie. Ale jak widzicie metro Dudno jest tutaj, Targówek, Trocka, no jest całkowicie wyjęta z tego płatnego parkowania, zresztą nie ma co ukrywać, po tej stronie Wisły jakoś tak mniej tego płatnego parkowania niż tutaj, no cóż. Idziemy dalej, czyli deweloperzy przebudują ulicę Madrywilską, tylko wspominam i właściwie zostawiam link do tej strony w karcie w opisie, bo w rejonie skrzyżowania ulicy Madrywilskiej z ulicą Inowłocką i Kupiecką zmodyfikowane w zasadzie układ drogowy, połączenie powstanie łącznie 6 nowych przejść dla pieszych, a w 4 lokalizacjach ruchu będą sterować sygnalizacje świetne, kierowcy zyskają łącznicę między drogami bocznymi a główną. Ulica Madrywilska, pojawi się nowy chodnik i drogi dla rowerów. Inwestycje zrealizują deweloperzy, także ZDM jest zainteresowany. Tutaj mam schematy, jak to wygląda, ale tak jak mówię, możecie zerknąć w opisie, bo faktycznie trochę tych ścieżek rowerowych tutaj nowych powstanie. I to jednokierunkowych, więc jest dosyć ciekawe. Dalej asfaltowanie Górczewskiej w najbliższym czasie, dokładnie od 10 czerwca przez 10 dni, jak już pamiętam. Pierwszy etap przez 5 dni, to jest jedna część, później od 15 do 20, druga część, no i tutaj pokażę wam jeden schemat, w dużym skrócie po prostu. Raz jedną jezdnię będą asfaltować na całej długości i to się już dzieje, bo widziałem dzisiaj. A później drugą jezdnię będą całkowicie asfaltować, czy jak widać będzie zamknięty wjazd do Wola Parku od tej strony, no. Od tej pozostawy. Oczywiście. Także tak to będzie wyglądać. Te widzę dosyć ciekawe bajery będą się działy.
Dobrze, jeszcze parę informacji już na koniec, bo mniejsza z tym długie wychodzi, jak zawsze. Warszawa akceptuje ofertę na Wetwilu w 2028 roku. Oczywiście nikt się nie zdziwił, że to wygra Nextbuy. Na co najmniej 3000 dowodów, ale rozszerzenie może zostać powiększone oczywiście na więcej fanbajów. Koniec ograniczeń na bemowie związanych z lotem. Jak mogliście zauważyć, poprzedni film był właśnie ze samolotu nagrywany i my startowaliśmy na lotnisko Babice, czyli na bemowie. No i według mnie to bardzo dobrze, że będzie można więcej latać. No a co dużo nie mówić, tutaj streszczę wam ten artykuł. Większość maili a propos tego, że jest za głośno na tym lotnisku, pochodzi z jednego mailingu, więc znaczy z jednego maila, więc no, jest to dosyć podejrzane mimo wszystko. No a mieszkańcy, a wszystkie normy a propos hałasu nie są tutaj mimo wszystko podniesione jakoś specyficznie i to nie jest mimo wszystko jakieś bardzo dużo gorzej. No ja miałem okazję tutaj lecieć samolotem, jest bardzo fajnie, jeszcze na lotnisku tym akurat to czasami się faktycznie pojawiam, bo mam okazję tam spotkać swojego przyjaciela, z którym mieliśmy właśnie okazję nagrać ten film i przelot z całego tego przelotu będzie w najbliższym czasie w odcinku Mniejsza z tym Biz. Tak to może jakoś nazwiemy. I to też będą dwa filmy, bo ten przelot trwał 2 godziny, a cały chcę wam puścić, więc będą 2 filmy prawdopodobnie po godzinie. Najprawdopodobniej w całości z wypikanymi naszymi komentarzami, bo możecie się domyślać, jak piloci rozmawiają między sobą. No i na koniec prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał T. Trzaskowski podjął decyzję o utworzeniu parku naturalnego Golęcinów. Będzie to największy park w stolicy, który obejmie teren wzdłuż Wisły na Pradze Północ. Mieszkańcy zyskają idealne miejsce do wypoczynku i obserwacji nadwiślańskiej przyrody. Jak dla mnie ten park, który już tutaj istnieje, tylko nieoficjalnie i jest faktycznie duży, ale jakoś żeby go tak normatywnie tutaj objąć ochroną, według mnie jest to dosyć dobre podejście. To byłbym tyle z tego mniejsza z tym. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Ja skończyłem już swoją całkowitą sesję, zdałem wszystkich przedmiotów i zdałem z 1 roku studiów. Dlatego w najbliższym czasie będę mógł nagrywać więcej filmów, jak i również będę robić filmy w końcu reklamujący moje i może się pojawią na najbliższym czasie też jakieś reklamy na kanale, ponieważ żeby utrzymać kanał przy funkcjonowaniu będę musiał znaleźć nowe sposoby dochodów, bo już wszystko kosztuje, także tak to mniej więcej wygląda. Starałem się tego oczywiście robić, żeby nie było filmów bezpośrednio w filmie, ale w najbliższym czasie niestety raczej będę musiał to zmienić, czego oczywiście nie jestem jakoś strasznie zadowolony. Jak mogliście zauważyć, nowy komputer, korzystam z niego już od miesiąca, pewnie nikt z was nie zauważył, ale najprościej było to zauważyć można w ten sposób, że o wiele szybciej film mogę wyrenderować i zmontować, bo jednak 3 godziny od pomysłu, nagrania, zmontowania i publikowania filmu to dosyć niezły wynik, bym powiedział. A z tym komputerem właśnie to jest realne, ze starym to by trwało 10 godzin. No ale tak to wygląda. No i cóż nie mówić, będzie się trochę to zmieniało w najbliższym czasie wszystko. Ale będzie więcej filmów, bo już mam nawet realny tramwaj na Kasprzaka, Trasa Łazienkowska, przebudowa, nowy most na Pragę, film zaległy z zeszłego miesiąca z nie Warszawy, i to nawet nie z Mazowsza, oczekujący, jak i również przelot samolotem dookoła całej Warszawy. Ale to wszystko już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!